Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta III, kampanii Nocnych Elfów. Jestem wolny po 10 000 lat. Poznaj nienawiść 10 000. Pokażę mu swoją prawdziwą 10 000. Nie. Demony nie mają nade mną władzy. Kurde. Cholera, nieważne. Jesteś pewien, że kieruje tobą twoja własna wola? Cuchniesz śmiercią, czułeczyno. Autas! Pożałujesz, żeś się do mnie zbliżył. Chodź więc, przekonasz się, że spotkałeś równego sobie. Jep! Możemy tak się zmagać przez wieczność. Czego naprawdę chcesz? Upiorny władca, który dowodzi tą armią nieumarłych, zwie się Tichonus. Posiada potężny... Przepraszam was bardzo. Już ogarniam się. To ten przedmiot jest przyczyną zgnilizny toczącej lasy. A rzeczywiście. I chcesz, żebym go wykradł? Czemu? Powiedzmy, że nie pałam miłością do Tichonusa, a pan, któremu służę, skorzystałby z upadku Legionu. Otóż to. Dlaczego miałbym uwierzyć w chociaż jedno twe słowo, człeczyno? Mój pan widzi wszystko, łowco demonów. Wie, że przez całe swoje życie pragnąłeś władzy. Teraz możesz ją mieć. Sięgnij po nią, a twoi wrogowie zostaną unicestwieni. Z kim rozmawiałeś? Do domu! A nie, myślałem, że Trandę przyjdzie go wyzwie. Teraz tak, misja. Zniszcz bramę demonów pilującą czaszkę czaszki. Doprowadź Ilidana do czaszki Guldana. To w sumie tak bez szału ta misja. Ogniki jeszcze 2 dorobimy. Myślę, że tak będzie spoko. Potrzeba więcej drewna. Dobra, ale... w pobliżu są demony? Dlaczego nie zmieniasz się? Aha, ty nie masz możliwości zmienienia się. Dopiero pewnie jak czaszkę Guldana dostaniesz. Tak myślę, że wtedy to się uda. Ja nie wiem, czy to będzie trudne, bo te Legion to jednak kosi. I zamieniasz się w niedźwiedzia? Możesz. Możesz. Dobra. Nie wiem, jak tę misję należy przeprowadzić, tak szczerze, bo jak mówiłem, nie lubię sobie robić spoilerów, no przechodziłem tę grę kilka razy, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda, ale nie chcę sobie robić jakichś tam niemiłych spoilerów typu idź prosto, lewo, prawo, znowu prosto, szpony ataku, no dobrze, tobie to się w sumie nawet przyda, na pewno dryady. Dostaną buffa ode mnie. Co tu się dzieje? Halo? Co ty robię? Okej. Dobra. Szukaj. Niuchaj. Albo ja mam, że trochę kozackie to jest. Bo nie wiem, co robić. Nędzniku. No i... chyba nie. Jestem ślepy, a nie głuchy. Generalnie Illidan spoko ziomek, ale został uznany za zdrajcę. Właśnie chyba podczas pierwszej wojny? Nie, pierwsza wojna to zupełnie inny okres. Nie chcę was tutaj w błąd wprowadzać. W każdym razie to nie jest pierwsza próba przejęcia władzy przez Legion. Jak dobrze wiecie. I właśnie Illidan wtedy wraz z Malfurionem walczyli z Legionem, ale Illidan został skuszony właśnie tą niebywałą władzą i mocą i w sumie wszystkim na dobrą sprawę. I postanowił jakby przyjąć moc demonów i powiedzmy stanąć po ich stronie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ojejku, co to się dzieje teraz? Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra. Śmiesz mówić. No, o, kamień many się przyda. Kiedy ja używam tych moich umiejętności. Zbyt bardzo się przyda. Dobra. Illidan, ty sam to zrobisz, bo nie chcemy stracić armii. Na czym skończyłem. I Illidan właśnie z tą mocą mimo wszystko był przeciwny Legionowi. Więc w sumie nie zdradził, ale zdradził, nie? Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Dobra, tu już przestań się palić. Stąd pewnie pająki wyskoczą, co? No właśnie, tak myślałem. No trochę biednie mamy z armią. Ja bym może nawet postawił właśnie z 5 B i studnie są pod N-ką, ale nawet nie muszę N-ki wciskać. Mamy 4 ołniki, to jest do 80 i jeszcze ty tutaj, co nie możesz? Budujesz, a czemu to tak brzydko wygląda? Śmiesz mówić. Ej, ale to brzydko wygląda, Jezus. Dobra, druidzi są w stanie nas leczyć, więc musimy sobie ich zbufować jakkolwiek. Ołtarz przodków, jak to nie mam żadnego ołtarza przodków, nie postawiłem? No dobra, bywa i tak. Jestem ślepy. Teraz mamy problem, bo nasza armia troszeczkę sobie ma problem z życiem. A żeby to mieć, trzeba mieć to, zaawansowane szkolenie droida. Więc też spoko. Nie wiem, to może kosztować koło 100, więc zakładam, że wyleczymy sobie najpierw te, a potem dryady, tak? Mhm. Dryady będą spoko do wyleczenia. A w sumie ta dryada nawet jest zdrowa. Tu się wyleczymy, tu się wyleczymy. Ej, ale dobra, chyba nie musimy tego nawet tracić, bo widzę, że ładnie tutaj pykło nam ze studniami. Dobra, wy jesteście ładnie ulepszeni, łuczniczki też, dryada też całkiem spoko. Weź tu jeszcze, nie wiem, tu się podlecz i czekaj. Ty daj temu, ty daj temu i teraz sekunda, nie tu, menu, opcje, grafika. No nie, jest na najwyższym, więc w sumie... Chyba budowanie budowli tych elfów jest takie brzydkie, tak po prostu. Śmiesz mówić do mnie? Dobra, wy się tam ładnie wyleczycie. Wracamy w tę stronę. Chociaż nie wiem, czy to trzeba w tę stronę iść. W każdym razie i tak tam pójdę. Wybaczcie. Zapewnia są elfów zdolność widzenia w nocy na taką samą... Aha, no dobra, no to też się nam za chwilę przyda. Ci niech tutaj ładnie nam połupią. Połupią nocne elfy drzewa. Otóż to. Niech tutaj nam to porobią. I jeszcze zrobimy sobie to. Dobra. Zaczynam się niecierpliwić. O, to było raczej logiczne, że tak się stanie z tym. Nadchodzi czas. To nie działa, no to. Jestem ślepy, a nie głuchy. No, z łatwością. Nie kliknę, nie? Nadchodzi czas zemsty. Może w tych coś być, ale... chyba są tylko pająki. Nadchodzi czas zemsty. Dobra, nie ma co. Do tego dalej bić. Idziemy tędy, ale Illidanie pod Ctrl 2 pójdziesz sobie pierwszy. Coś mi się zbiera na gardle. Nie podoba mi się to. Illidan tam ładnie ciśnie, widzicie. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. Śmiesz mówić. Mamy mało czasu. Możecie się przekształcić, ale potrzebujemy drzewo wieczności. No spoko. Drzewca wiatru, no to też się przyda, żeby mieć tam tych drugich druidów. I szybciej będziemy sobie robić jeszcze nie to, tylko prastare drzewie z wojny, czyli te. I tu jak mi się to zrobi, to za chwilę sobie dodamy więcej wispów do... Ojej, co to jest? Dobra, to już prawie nie ma. Dobra. Modernizacja zakończona. 2 razy na eskę. Tutaj hyc. Tutaj widzimy, że już moje jednostki mogą być bardzo zbufowane, to też spoko. Dobra. To chyba jest jedyna możliwość zrobienia tej misji jakkolwiek dobrze, bufując swoje jednostki so much. Bo tego nie będę potrzebował chyba nawet. No i trzeba właśnie wrócić chyba. No, ale tak bez kitu trzeba się wrócić. Z łatwością. Zaczynam się niecierpliwić. Ich stro leczenia, spoko. Żeby tutaj nic nie było po drodze. No i są. A dobra, trudno. Trudno. Trzeba będzie z nimi powalczyć chwilkę. Dobra. Ale gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na powierzchni, czy jeszcze pod ziemią? Bo w sumie nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. A, Wispy już nie zdążą mi tego budynku odratować. Trudno. Czy ja sobie te dwa Wispy oddałem, czy nie? Chyba nie. Dobra. Damy wam tego buffa. Tu dajemy elfom tego buffa. Tu się jeszcze buffuje dalej samo z sobie. Dobra. I dobra. Weź się tam sobie kilka tych rzeczy. Wispy. Czy dorobiłem Wispy? Chyba dorobiłem, bo jest ich dużo. Wisp lecz. Chyba jakiś nowy język tworzy XD. Drewno spokojnie zbierze się. Ten Wisp trochę bierze na to, ale to też nie szkodzi. Wcale aż tak bardzo. Dobra. Porobimy to, czymkolwiek, bo to tam nie było. Bo chcę całą mapę ogarnąć, żeby potem nie było żadnego problemu z niczym. Czy w pobliżu są demony? Jestem ślepy, a nie głupi. Aha, nie głuchy, kurde. XD. Dobra. Z łatwością. Idziemy tam. Zło się zbliża. Co tam jest? Aha, studnia. Po prostu są randomowe chyba budynki, co? Tak bym obstawiał nawet. Czy to jest baza, czy to jest po prostu budynek sobie tutaj postawić? To jest chyba baza. Gin, głupcze! Nadchodzi czas zemsty. Jak najszybciej to zniszczmy. Oj, umarł mi ten jeden druid. No nieźle. Dobra. Ta mana tutaj też się kiedyś skończy. Już się właśnie skończyła, więc spoko. Nadchodzi czas zemsty. Gin, głupcze! Dobra, może jednak budynek najpierw zniszczymy, który tworzy te jednostki. Dobra. Hyc. I hyc, dobra. To niech się tam porobi dalej. Tu damy wam takiego buffa. Tutaj damy wam takiego buffa. Tobie damy jakkolwiek zwykłego buffa. Dobra. Oddaj mu tam życie. Ojej, trzeba się cofnąć. Rozumiem, że bardzo nawet szybko. Dajcie mi tutaj 3 wispy. Powiedziałem 3 wispy, a nie 1 milion wispów. Zdążą w ogóle dobiec? Dobra. Wispy tutaj będą robić za mięsa armat, nie widzę. Dobra, i Wispy leczyć to. I elo. Dobra, elo. Wispy ogarnęły. O to chodziło. Tu jest za 4, to my cię będziesz nie chcemy. Dobra. Możesz wyłączyć. Przy okazji się podleczyć. Ja chyba muszę zainwestować nawet w kilka drzewców, tych takich dużych do obrony. Bo w takim tempie to będą nieźle cisnąć. I chyba właśnie sobie w tych drzewców teraz zainwestujemy. Oni no dość dużo kosztują, ale... No ale trudno. W tak pięknych okolicznościach przyrody... Dobra. Póki co to tylko jeden. Okej, ty już tam idziesz ładnie cisnąć, to też spoko. Tylko żeby nie miał dużych kosztów za chwilę, bo się zdenerwuję. Dobra, ty przed chwilą miałeś to. No i on duże koszta. No i jestem zdenerwowany, oburzony i... armia. Dobra. Okej. Jelo. Dobra, armia jest nieco większa, to też spoko. To jest baza chyba cała, co? Czy mi się wydaje? O Jezus, Wisp. Mhm. Śmiesz mówić do mnie? Nie możemy tu budować. I zniszczył. I kuźwa zniszczył. Zaczynam się niecierpliwić. Dalej. Czy to wszystko? Ale dziwnie rośnie. Bardzo dziwnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Twój budynek jest gotowy. Dobra, chodź tu i spię. Bo tu troszkę nas poharatał. No nie, tego jeszcze nie dam. Chciałbym już to dać, ale naprawdę. Ale jednak nie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Potrzeba więcej drewna. Dobra, tam drewno, srebrno. Jestem ślepy. O Jezus, gdzie ja wlazłem? O Jezus. No to trochę rak, nie powiem, że nie. Nadchodzi czas. No trochę spieprzyłem, bo troszeczkę armię sobie zdziesiątkowałem sam przez nieuwagę. No ale dobra, chociaż bazę im zniszczymy, chociaż tyle dobrego w tym wszystkim. Jakby nie patrzeć. O, zwój przywrócenia, co to przywraca manę i życie. Myślałem, że skrzesi martwe jednostki, a szkoda. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. Nadchodzi czas zemsty. Okej. Widzę, że nam po prostu umarły elfki. To też nie jest wcale aż tak źle. 6. No i dryady dorzucimy, tak? Tak, akurat. A tutaj dorzucimy jeszcze drzewca. I będzie chyba dobrze. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. No nie będę używał tego zwoju tutaj, bo za chwilę wrócę do bazy i wszystko będzie pod kontrolą i w normie, więc nie ma takiej potrzeby. Dobra, mamy już 3 drzewce, 4 jest gotowy do obrony, więc też nie jest najgorzej. Zbufujemy tego, chociaż mimo, że ja go nie używam. Pod postacią niedźwiedzia, no ciśnie konkretnie. Więc też spoko. Czy już sobie więcej basa? Raczej nie. Ogniki. No tych wispów od drewna to też za dużo nie mam. Ale w sumie spoko, bo nie jest to aż tak konieczne. Dobra. I tu idziemy ładnie. I mamy full armię. Znaczy full armię pod kontrol 1 oczywiście. I ta część mapy jest wyczyszczona i to zajęło nam, panowie i panie, 18 minut. Nieźle, nie? Dobra, wracamy się uleczyć. Tu damy automatyczne leczenie naszych jednostek w sumie może. Bo to się na pewno przyda. Temu zbufujemy to. Bo to też chyba dryadom dodaje buffy. No właśnie. Nie tylko temu źródkowi. Ty się możesz odkształcić. Nie ma z tego. Nie ma z tym żadnego problemu. Damy tutaj. I elo. Czy to wszystko? Dobra. Z łatwością. A, bo to też manę odnawia jednostkom. To też tak w sumie 2 na 10 działa, ale dobra. Zło się zbliża. Jesteśmy gotowi do dalszych manewrów. Tu mamy wodę, ale da się tędy przejść, tak? Dobra, tu mamy jakieś przejście tajemne. Śmiesz mówić do mnie? To żadne z którego skorzystamy. Zło się zbliża. Z łatwością. No troszkę długo mi to zajmuje, ale kolejna kopalnia. Bardzo dużo tych kopalni tutaj jest. Ale dobrze. Dobra. pająki. Zło się zbliża. Nadchodzi czas zemsty. Czy w pobliżu są demony? No są. Gadasz takie pierdoły. Są demony w pobliżu, są. Śmiesz mówić do mnie. Wbiłeś poziom i nie masz miejsca na zwoju bestii. Teraz już masz. Dobra, o, to sobie raczej samo poradzi. Samo w sobie. No może jeden drzewiec padnie. Ewentualnie 10. Ewentualnie cała armia tutaj idzie atakować. Też mi się to nie podoba. Trzeba jak najszybciej wrócić i wyleczyć. Cholera, trochę kozacko to zrobili. O, szybko. Dobra. Dobra. Daliśmy jakoś radę. Ale powiem wam, że chyba źle robię tą misję. Bo długo mi to zajmuje. I chyba to jest moment, w którym pora na Lody Koral XD bez kappy. Dobra, to jest ten moment, w którym trzeba... Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Kozacko już iść armię. Bo widzę, że bez tego póki co nie rusz. Dobra, szybko uciekajcie z tej zarazy. Lećcie dalej tędy. Zaczynam się niecierpliwie. No teraz te elfy też cisną, bo to... Nie oszukujmy się, są bardzo zbufowane. Ale to wcale mi nie pomaga. Jakoś bardzo. Zło się zbliża. Ojej, zapali mnie. Matka Roya. Szybko, zabijcie Matkę Roya. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. Umor. W ten sposób zrobimy. Dobra. I to wszystko niech idzie na Illidana. To żadne wyzwanie. Nie ma co bez szału. Dobra, prowadźcie tam. Kaj tam się idzie, tędy. No dobra, spoko. Może dało się to naprawdę zrobić szybciej. Jakieś 10 minut. Ale jednak chcę to zrobić dobrze. Jakkolwiek dobrze. Dobra, prowadź dalej. Tędy? Tędy. Dobra, no to wyczyścimy przy okazji. Tu jest baza! Baza. To my nie będziemy czyścić bazy. Bez przesady. Na pewno da się to obejść jakoś. Dobra, daj to. Dobra. Trochę się będą bić, ale to nie szkodzi. Troszeczkę też o to chodzi, XD. Mam dwa drzewce obronne. To boli, to kurde naprawdę bardzo boli. Dobra, Illidanie, podejmuję decyzję, abyś jednak kupił zwój leczenia tutaj. Bo powiem ci, chłopie, że tak trochę 2 na 10 to wychodzi. Zwój miejskiego portalu? Nie potrzebujemy tego badziewie. Sprzedaj to bleliet. Zwój leczenia jak najbardziej się przyda. Brak miejsca w ekwipunku. No dobra, wszyscy są już koło mnie. Wszystkie ranne jednostki. Jeb wam. I jeszcze jeden. Jeb wam. Dobra. Teraz możemy ładnie iść. Możemy ładnie iść tamtą stronę. Dobra, teraz mam już naprawdę kozacką armię. Przejdziemy chyba obok bazy, tak? Rozumiem? Obok, o to chodziło. Tu nie ma żadnego przejścia jakiegoś tajemnego, żeby wszyscy zawsze tędy wolicie iść? Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, płonący legion. Ogar zaraz padnie. Ty mi manę wyssałeś, ciulu. Nadchodzi czas zemsty. Dobra, szybko lecimy dalej. Zło się zbliża. Dobra, może zniszczymy te ogary z tej strony. Bo nasze jednostki zaczną pewnie tędy chodzić. No właśnie, już idą tędy. A wolałbym, żeby czasem nie umarły sobie. czy to wszystko? No i właśnie to się dzieje, co mówiłem. Że po drodze będzie coś. A co tu się tutaj stało? Pentagram jakiś, ty. Zaczynam się niecierpliwić. Dziwne, to taki tri... Illuminati. Gin, głupcze. Illuminati. Mój Boże. Dobra. Będziemy mieli danie już tam. Śpiący się obudził. No, widzisz, obudził się i nie śpi teraz. Jesteś ślepy, a nie głuchy, wiemy. Ja nawet źle to zinterpretowałem, powiedziałem i nie głupi. Nadchodzi czas zemsty. Dobra, chyba tędy już trzeba przejść w ten sposób. Chociaż jeden drzewiec to... Co ty w ogóle dajesz? 25% dozowanych obrażeń. No to też spoko. Mieć, a nie mieć, nie? Dobra. Idziemy dalej. Czy to wszystko? Ogar. O, tutaj jest też coś do zniszczenia. Dość kozackiego, więc chodźmy. Let's go. Bam, bam to. Ty co tam ryknij. Ty użyj tego. Dobra. Bum. I bum. Czy w pobliżu są demony? I tu mamy tą bramę? Aha. To jest... Ja myślałem, że brama jako... Wiecie, brama. Wrota. O jest. Te żałosne demony nie przeszkodzą mi w jej zdobyciu. Taką dużą miał czaszkę Guldan. Jestem ślepy, a nie głuchy. No nieźle, człowiek całe życie się uczy. Nadchodzi czas zemsty. No cóż. Halo? Zaczynam się niecierpliwić. Jelo. No nawet nieźle to niszczy się. W sensie, że ciężko idzie, ale idzie. Jestem ślepy, a nie głuchy. I co, misja zrobiono? Zło się zbliża. No tu proszę, masz czaszkę. W pobliżu są demony? Take it, take it. Demoniet. Teraz wreszcie demony nie będą już zatruwać lasu. No nie będą. Lecz jeśli zniszczę czaszkę i przejmę jej moc, stanę się silniejszy od wszystkich wodzów Archimonda. Nie rób tego. Tak. Ta moc powinna być moja. Wbił kolejny level. Teraz jestem kompletny. No nieźle. No nieźle. O Jezus. Rzeczywiście jest kolejna misja. Czyli to troszkę potrwa. Ale teraz Illidan jest naprawdę już... Ogarnięty dość. Czemu mi te elfy uciekają? Lol. Czemu mi cała armia gdzieś ucieka? Oni nie wiedzą, gdzie mają iść. LOL, ale się spotkałem z czymś tak dziwnym w tym momencie. No powiem wam, że nieźle. Naprawdę nieźle wyszło. Moja cała armia nie wie, co robić ze sobą. O, i jeszcze ci idą do ataku, nie? Na mnie. No nieźle, stracę troszkę armii przez totalną głupotę. Chociaż mógłbym nawet ich zniszczyć, ale no, to jest ostatnia misja, która nam została do zrobienia. Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, zniszczymy ten obóz, bo będzie mnie tutaj nękał pewnie cały czas. Szybko uciekaj do naszych. Dobra. Ja teraz mówię, głupcze. Fajny głos ma w każdym razie. Zło się zbliża. Cześć. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra, dojazd. Go w nich, dojazd. Dobra. Ojej, jak za mało złota. No nie fajnie. Mamy 3 kopalnie. Tu jest 4. do przejęcia. Małe koszta. No nieźle nas tu porobili. No nieźle armię zniszczyli, no nie... No tu jest jeszcze taka duża armia, a ja nic z tym nie robię. Holender. Atakują nas, no nieźle. To się obronimy zaraz, tylko zniszczmy to jeszcze. A co to jest to? Dobra, zróbmy sobie to. Pewnie. Oni chyba gonią tych cały czas, bo widzę, że zmienili... O, wrócili jednak. Dobra, lecimy z powrotem. Troszeczkę armia zdziesiątkowana, ale to nic. Illidan już idzie wam wpierdzielić. Dobra, panie scout. Aha, tędy możemy przejść, no dobra. To jest mój scout, on będzie im pokazywał, gdzie iść. Może jakoś tam się przebije dość szybko. No są, no nie czujesz? Nie czujesz tych demonów? Aha, dobra, to widzę tych Hondrus, to jest kwestia 3 minut. Zniszczenie go. Dobra. Dobra, szybko już tutaj leć. Postawimy sobie jedno drzewko, a ty pójdziesz do innej bazy. Tak po prostu dla śmiechu. Śmiesz mówić do mnie? Bo mogę. Dobra, tam ładnie dobiegło. Moje cudo. Śmiesz mówić do mnie? Zło się zbliża. Oj, Illidan. Całą manę wysysasz. To żadne wyzwanie. No ale to nic. Idziemy już. O Jezus, prawie użyłem. Prawym się przestawia. Czy w pobliżu są demony? No są, nie czujesz? Nie czujesz demonów? Zaczynam się niecierpliwić. No ale jakie ma obrażenia kozackie. Coś niesamowitego po prostu, co to potrafi zmienić. No ale okej. Okay. Patrzcie. Śmiesz mówić do mnie? Z łatwością. Proszę, on sam wszystko by zniszczył tutaj, jakby chciał. Nadchodzi czas zemsty. Dobra. Bum. No i nie wiem, gdzie masz najbliżej. Tutaj. Weź tam się gdzieś osać. Pyk. I was 5 tutaj też damy. Do tego. I elo. Idziemy dokończyć misję. Co by nie tracić więcej czasu. Pyk, 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 pyk. I mamy to. Ty już tam idź. Dobra, reszta armii też już może tam iść. Zabić lorda Tihondriusa. Kim jesteś? Zobaczmy, jak poradzisz sobie z kimś. Ojejku. Powiem wam, że to nie wyszło tak, jak ja chciałem. Bo umrę. No, stało się to, co myślałem. Spieprzyłem, ale to nie ma problemu. A, za chwilę się tutaj ogarnie. Większą armię. Myślę, że jak najbardziej to się nada. Tutaj. Nie spodziewałem się, że on przyzwie więcej infernusów. Tak po prostu. Jest kozacki, ale no bez przesady. Dobra. Co mogę przyzwać? Ciebie mogę przyzwać jeszcze. To też tutaj śmigaj. Za chwilę zgrupujemy armię do końca. Teraz jestem ograniczony tylko przez tę bazę. Dobrze, że jednak postanowiłem je założyć. Oświeć mą drogę, bogini. Oj, oj. Aha, no i przede wszystkim zrespić tutaj. Chciałbym tego pana, nie? Ale widzę, że jeszcze nie mogę. Twój budynek jest gotowy. Jakieś kłopoty? O jest, o jest, o jest. Bój się nocy. Mów, o co chodzi. Szybko, szybko. Szukaj. Oświeć mą drogę. Powiem wam, że nie wyszło nic tak, jakbym chciał, bo spieprzyłem sobie dość kompletnie misję. Demony są naprawdę mocne. Czy no kto by się spodziewał, nie? Najpierw zniszczymy tego. Militarna gwardia. Bum. I teraz to. Zaczniemy od przyzwania Illidana, bo to też nam daje boosta konkretnego. Dobra, teraz już będziemy mieli więcej golda. Dobra. Tutaj. No i heja. Ty mógłbyś, czy mogłabyś, bo jesteś kobietą, tutaj podejść, a my zaczynamy sobie już armię zbierać na nowo. Nie ma żadnego problemu z tym. Dostajemy dużo golda naraz. Bo czerpiemy z 2 kopalni, także to też nie jest smutne wcale. Jest jak najbardziej dobre. Czekamy tylko, aż Illidan się ożywi. Nie wiem, ile to potrwa. Mam nadzieję, że niedługo. Dobra. W tak pięknych okolicznościach przyrody jestem gotowa. Mhm. Dobra, heja, heja. Ojejku. Ale się przyciągam, ale się przyciągam. Mhm. Jestem gotowa. No już małe koszta wchodzą, ale za chwilę dojdzie nam Mister Snaki. Mhm. Mister Snaki, nieboraki. Coś tam, coś tam, coś tam. Jeszcze was tu dowalimy kilku. Illidan się wskrzesza. Też spoko. No to, co zrobiłem, to było głupota, bo mogłem to ładnie, szybko rozegrać. No ale... nie każdy rodzi się z mózgiem, nie? Dobra, już zaraz będzie final push. Tylko niech mi się tutaj zrespią te jednostki. Oświeć mą drogę. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra. A on to porobi, spokojnie, to tam nie ma z tym żadnego problemu. Dobra. Ostatnia fala jednostek moich pójdzie teraz. No śmię. I co teraz? Jestem ślepy, a nie głuchy. To też wiemy. Panie dzieju. Po kolei ich wyciągać chyba będziemy. Tak jak patrzę na to wszystko tutaj, to... jestem gotowa. Dobra, tu. tu i tu. Armem się szli grupuje, tak jak chciałem. Tu jeszcze sobie, ojej, dajmy sobie jeszcze w ten sposób. Dobra. Tu już mi się zbiera? Zbiera się. Dobrze, jesteśmy gotowi już do wymarszu. Czy ty się regenerujesz jakoś? Regenerujesz się. To też nie fajnie, ale spoko. Dobra. Teraz mamy jakieś szanse w końcu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. O, pięknie. No i zostały nam dwie jednostki tylko. I o to chodziło. No tak też się nie robi, mister. Dobra, no i widzicie, misja zakończona będzie pomyślnie, ponieważ... Ojej, ty tam trochę tankujesz, gościu, ale... Fokus tego gościa. Bo misją jest zabicie tego gościa. Więc no, zabijmy go. No i mroczny władca umarł. GG. Przyjęliśmy władzę w tym terenie! 40 minut kuźwa to trwało. Cholera, dało się zrobić teraz szybciej, ale... Trudno. Przeklęty demonie! Coś uczynił z moim bratem! Oj! Nie. Ilidanie, jak mogłeś? A mogłem. Za cenę twojej duszy. Nie jesteś moim bratem. Precz stąd! No jeszcze go wygnał. Niech twoja noga nigdy więcej nie postanie na tej ziemi. Niech tak będzie. Na tej ziemi? Do Drenoru pójdzie. No jeszcze zepsuł drzewa, no pies, znaczy Illidan. Dobrze, w każdym razie dziękuję za uwagę, naprawdę trwało to mega długo, ale uporaliśmy się z tym, w sumie to ja się uporałem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!